7 lat. Pamiętam, było takie pierwsze spotkanie, kiedy pani prezydent poznała się z panem reżyserem i rozmawiali, że warto by było zrobić jakiś mocny film zabrzeński, osadzony w Zabrzu. Na co pan reżyser odpowiedział, nie ma problemu, wymyślcie jakiś live motiv, jeżeli zaproponujecie coś ciekawego, to ja się tego na pewno podejmę. I tak się później faktycznie stało. W trakcie tego filmu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że to jest film piłkarski, to wszyscy wiedzą, ale to jest przede wszystkim niezwykle mocno górnośląski film. Jeden z portali napisał, że być może w przyszłości stanie się to jeden z najlepszych filmów górnośląskich, mówiących o tematyce górnośląskich. Kto zna się trochę na historii kina, bez większej trudności zauważy szereg takich bezpośrednich odniesień do tych największych filmów Kuca, bo Jan Kidawa-Błoński to jest twórca pochodzący z Górnego Śląska, ale to jest twórca, któremu temat śląski w filmie nie jest obcy. Zabrze, oglądając je z okien albo samochodu, albo pociągu, nie wiedząc, że kiedyś przyjdzie mi tu spędzić więcej czasu i zrobić film, którego akcja zostaje osadzona, z czego się bardzo cieszę. I jedna uwaga, to jest film fabularny, to nie jest film dokumentalny, w związku z czym to nie należy do niego przykładać takiej wartości czysto biograficznej. Tak? To nie jest dokładne odtworzenie losów, historii, jest tu wiele pewnych kompilacji, postaci, jakichś skrótów, no bo historia piłkarza i jego życia jest bardzo długa, film trwa 105 minut bodajże w tej chwili, czy 6 dokładnie, więc wszystkiego się tam nie dało włożyć, więc skracaliśmy trochę, naciągaliśmy, kompilowaliśmy postacie, więc jak Państwo pewnie zobaczycie, wydarzenia sportowe w większości zgadzają się z chronologią ich. Wszystkim jestem bardzo szczęśliwy, że możemy pokazać ten film tutaj Państwu na miejscu. Myślę, że jest pewnym nietaktem sugerowanie Wam, fachowcom, na co warto zwrócić uwagę w tym filmie, więc z góry przepraszam za to, że takie wątki pojawią się. Wynika to pewnie z emocji, z tego, że rzeczywiście wiele lat pracy zostało ułożone, żeby ten film powstał, a tak naprawdę dzieło musi się obronić samo i oddajemy je Państwu pod ocenę, surową ocenę, ale mam nadzieję życzliwą ocenę. Jest to rzeczywiście film, który myślę, że zaciekawia. Szalejemy ze szczęścia! Komu żeś kibicował? A ty?